Witam. Dzisiaj mamy 18 października. Większość liści z orzecha już opadła i komuś mogłaby się nasunąć taka myśl, żeby te liście wykorzystać, przeznaczając je na kompost. Więc chciałbym odradzić raczej tego pomysłu, ponieważ orzech wytwarza substancję o nazwie juglon, która hamuje rozwój innych roślin. Zresztą jak widzicie, tutaj pod orzechem niewiele rośnie, dlatego że ta substancja negatywnie wpływa na rozwój innych roślin po prostu niż orzech. I co z takimi liśćmi zrobić? Na pewno nie warto nimi ściółkować, kompostować ich. Najlepiej jest je spalić, jeśli macie taką możliwość, i po prostu pozbyć się ich z ogrodu. Ewentualnie zakopać gdzieś głęboko, ale w takim miejscu, gdzie nie będziemy później uprawiać żadnych konkretnych roślin, z których chcemy zbierać jakieś dobre plony. To tyle, co chciałem powiedzieć. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.